Dom energooszczędny to dom odpowiednio zabezpieczony przed utratą energii cieplnej. Podstawowe znaczenie ma tutaj skuteczna izolacja wszystkich przegród zewnętrznych – ścian, dachu, podłóg, okien i drzwi. Jeśli nie zapewnimy odpowiedniej grubości i ciągłości izolacji, powstaną mostki termiczne. Są to miejsca, przez które ucieka z budynku najwięcej ciepła. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje mostków termicznych – punktowe oraz liniowe. Mostki punktowe powstają m.in. w miejscu stosowania łączników metalowych, np. kołków lub śrub w konstrukcjach drewnianych. Ich wpływ można ograniczyć, zastępując elementy metalowe plastikowymi. Mostki punktowe są jednak mało istotne i dlatego są często pomijane w obliczeniach cieplnych. Większe znaczenie mają mostki liniowe, które zajmują rozległe obszary, co sprawia, że ich eliminacja jest znacznie trudniejsza. Miejsca, w których najczęściej występują liniowe mostki termiczne to połączenie dachu ze ścianą zewnętrzną, połączenie stropu ze ścianą zewnętrzną, miejsca obsadzenia okien i drzwi, nadproża, połączenie balkonu ze stropem, ściany piwnic i fundamenty, okolice kominów. O mostkach termicznych trzeba pamiętać na każdym etapie realizacji domu. Projektując budynek, najlepiej zdecydować się na zwartą bryłę. Duża ilość załamań, balkony i tarasy, skomplikowane dachy to potencjalne miejsca występowania mostków termicznych. Podczas wyboru materiałów budowlanych i izolacyjnych istotnym jest, aby wybierać materiały o jak najmniejszym współczynniku przewodzenia ciepła. Na etapie budowy dbanie o odpowiednie zaizolowanie newralgicznych miejsc spada na wykonawcę. Aby prace były wykonane z należytą starannością, warto zlecić je wykwalifikowanej ekipie oraz powierzyć nadzór nad budową osobie posiadającej odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Fundamenty budynku zaleca się zabezpieczyć materiałem termoizolacyjnym o niskiej nasiąkliwości, a elementy znajdujące się poniżej gruntu należy dodatkowo chronić przed wpływem wilgoci. Zawilgocenie materiału powoduje utratę właściwości izolacyjnych. Ocieplając ściany zewnętrzne materiałem termoizolacyjnym, należy pamiętać, aby wszystkie styki między elementami ocieplenia wypełnić pianką poliuretanową. Ciekawym, choć droższym rozwiązaniem są płyty styropianowe ze specjalnymi zakończeniami zmniejszającymi szczeliny. Newralgicznym miejscem jest również połączenie dachu ze ścianą. Wykonując ocieplenie w tym miejscu, należy pamiętać, aby nie przerwać ciągłości izolacji. Izolacja ściany musi łączyć się z izolacją dachu, która z kolei musi łączyć się z izolacją stropu. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na sposób zamocowania balkonu i jego odpowiednie ocieplenie. Wykonawca powinien także zwrócić uwagę na odpowiedni montaż okien i drzwi. Aby określić miejsce i przyczyny występowania mostków termicznych, warto skorzystać z kamery termowizyjnej. Na zdjęciu termowizyjnym można zobaczyć, którędy z budynku ucieka ciepło. Dzięki temu łatwiej zaplanować odpowiednie działania termomodernizacyjne, które ograniczą straty ciepła w budynku. Niestety istniejących mostków termicznych nie da się całkowicie zlikwidować. Można jednak znacząco ograniczyć ich wpływ na straty energii i związane z nimi koszty ogrzewania.